W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam kolejne 5 najgłupszych wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości, posła na Sejm RP, pana Jarosława Kaczyńskiego. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Zacznę od szeroko w ostatnim czasie komentowanego spotkania prezesa Kaczyńskiego z wyborcami w Ełku. Padło tam parę bardzo ciekawych wypowiedzi, które dotyczyły m.in. problemu z dzietnością w Polsce. W Polsce rodzi się dużo za mało dzieci. Nie za mało, tylko dużo za mało. No i chcemy wesprzeć to i poprzez budownictwo mieszkaniowe, i poprzez zachęty materialne, ale także i szereg innych zachęt, które no, będą przełamywały pewien opór kulturowy, bo kto jest w Polsce, znaczy czy jaki teren jest najbogatszy? No Warszawa, no to jest 160 czy 170% PKB Unii Europejskiej, czyli to jest więcej niż Niemcy. Warszawa sama przez się jest bogatsza niż Niemcy, a dzieci jest tam najmniej w Polsce. Czyli to nie jest tylko kwestia materialna, no to jest kwestia po prostu pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pani, no bo to kobiety rodzą dzieci. Okazuje się, że w Warszawie współczynnik dzietności jest bardzo wysoki. W 2020 roku Warszawa, jeśli chodzi o miasta z liczbą ludności powyżej 100 tysięcy, zajmowała trzecie miejsce pod względem współczynnika dzietności. Stolice wyprzedziły Gdańsk oraz Opole. Dodatkowo rząd PiS już wprowadził zachęty materialne w postaci 500+, wyprawki 300+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, które pomogły tylko na chwilę. Budownictwo mieszkaniowe rząd również próbował wspierać, ale dobrze pamiętamy, jak program Mieszkanie Plus się skończył. Według mnie pomysły na walkę z niżem demograficznym w Polsce już się PiS-owi wyczerpały. Do Ełku jeszcze wrócimy, a teraz przeniesiemy się na spotkanie prezesa PiS z wyborcami w Puławach. Dlaczego będzie można kupować do użytku domowego, do ogrzewania także węgiel brunatny, że podobno jest szkodliwy? No, ja proszę Państwa, nie ukrywam, że sprawy węgla brunatnego nie zgłębiałem. No. Jego szkodliwości. Wiem, że są wielkie kopalnie i wielkie elektrownie, w tym największa w Europie elektrownia w Bełchatowie, no, że to się pali, że to dymi. Jakoś ludzie tam żyją, tam jest nawet najbogatsza gmina w Polsce. Nic nie słychać o tym, żeby tam ludzie umierali. Na stronie rządowego programu Czyste Powietrze możemy przeczytać. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera około 45 tysięcy osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia. W województwie łódzkim, w którym znajduje się elektrownia Bełchatów, średnia długość życia Polek i Polaków jest najkrótsza. Czy ma to związek z zanieczyszczaniem powietrza przez tą elektrownię? Według raportu Czarna Chmura Europy, elektrownia w Bełchatowie opalana węglem brunatnym przyczyniła się do 1270 przedwczesnych zgonów wskutek emisji zanieczyszczeń powietrza. Przypominam, że elektrownie węglowe posiadają specjalne filtry, dzięki czemu zanieczyszczenia, które emitują, nie są aż tak dokuczliwe. W domowych kominach takich filtrów nie ma, dlatego 2 lata temu rząd zakazał spalania węgla brunatnego w domowych piecach. Teraz nagle się okazuje, że ten węgiel nie jest aż taki straszny. My nie chcemy Polski, która żyje ze świadczeń społecznych. My chcemy Polski, która pracuje, która ma z czego żyć, która jest coraz bogatsza, coraz piękniejsza. Skoro rząd Zjednoczonej Prawicy chce Polski pracującej, a nie na socjalu, to dlaczego wciąż utrudnia ludziom prowadzenie firm, w szczególności małych i średnich firm, oraz wprowadza tak uciążliwe i skomplikowane prawo podatkowe, że nawet ludzie na stałych umowach nie wiedzą, ile będą płacić podatków. Jednocześnie rząd wprowadza takie programy jak Rodzina 500+, Wyprawka 300+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 14 emerytura, Bon Turystyczny, Dekoder Plus i Telewizor Plus. Jest dokładnie tak, jak jakiś czas temu powiedział premier Mateusz Morawiecki. Również w tej lewicowej, nazwijmy to, dawnej PPS-owskiej tradycji, tam rosła ta wrażliwość społeczna, jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej. To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden...
jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. Ale, a kobieta tylko dwa. Znacząca różnica. Proszę Państwa, no, ja mówię to na poważnie. Faktem jest, że kobiety szybciej niż mężczyźni popadają w alkoholizm. Jednak mówienie o tym, że dopiero po 20 latach nadużywania alkoholu mężczyźni popadają w alkoholizm, jest po prostu głupotą. Kobiety decydują się na dzieci albo się na dzieci nie decydują. To zależy od czynników, powtarzam, materialnych, ale w wielkiej mierze od tych czynników kulturowych. No i tu trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie no, pewnych rzeczy gorzkich. No jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety no, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Także młodym kobietom, bo to naprawdę bardzo. Ale to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję. No. Kobiety do 25 roku życia piją takie ilości alkoholu, jak ich rówieśnicy. To oczywiście jest prawda i od dawna się o tym mówi. W tej wypowiedzi w mojej opinii głupie jest to, że łączy się to z dzietnością. Kiedy spytacie osoby młode, powiedzmy do 30 roku życia, dlaczego jeszcze nie zdecydowały się na dziecko, to z pewnością usłyszycie jeden z następujących argumentów. Marny NFZ, brak czasu i pieniędzy, nędzna praca, brak własnego mieszkania, wysokie raty kredytów hipotecznych, problemy z dostępnością żłobków przedszkoli, niepewna przyszłość, mieliśmy pandemię, obecnie trwa wojna na Ukrainie, zaostrzenie prawa aborcyjnego oraz zwykły ludzki egoizm, czyli nie chcę mieć dzieci, bo będę musiał zrezygnować z wygodnego życia. Jak była dyskusja w Sejmie, to ja powiedziałem, że jeżeli się wprowadzi zakaz aborcji, to ilość dzieci, ilość urodzin zmaleje, a nie wzrośnie. Obie strony się śmiały. Dziś obie strony nie mogą zrozumieć, dlaczego tak się stało, bo zmalała, prawda? Mhm. To jest oczywiste, że tak się stanie. Bo jeżeli będzie wprowadzony zakaz aborcji, to ludzie zaczną stosować środki antykoncepcyjne, prawda? A tak to było, że jakby zawsze była ta aborcja, no to się ich nie stosowało, bo w razie czego jest aborcja. No a potem, jakby zaszła w ciąży kobieta, to hormony zaczynają grać, czuje się matką i już tej aborcji nie robi, prawda? I dlatego dzieci jest więcej, a nie mniej. To... I pan to przewidział? No, oczywiście, że tak. Powiedziałem to z trybuny sejmowej. No. Jeśli chodzi o dzietność wśród kobiet do 25 roku życia, to przypominam, że od lat wpajano nam, że najpierw nauka, studia, a dopiero potem dzieci. Dlatego kobiety w tym wieku, kiedy studiują, nie zachodzą raczej w ciążę i robią to później, kiedy już skończą studia i znajdą stałą pracę. Alkohol oczywiście jest problemem i to tak samo po stronie kobiet, jak i mężczyzn. Jednak sugerowanie, że za dramatyczną sytuację demograficzną w Polsce odpowiedzialne są młode dziewczyny, które piją alkohol w podobnych ilościach jak faceci, jest według mnie szkodliwym spłycaniem tego skomplikowanego problemu. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze Wypowiedzi Polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.